Życie jest pełne wielkich chwil. Mogą się rodzić z czegoś małego, być jednym gestem, porywać miliony. Są ciszą, skupieniem i łzami szczęścia. Są czymś, na co totalizator sportowy z dumą ma wpływ. Już od 65 lat przeżywamy wielkie chwile razem z totalizatorem sportowym, największym mecenasem sportu i kultury w Polsce. Moje początki ze sportem były dość trudne. Mam dużą rodzinę i fizycznie sam musiałem sobie gdzieś organizować sprzęt i narzędzia do tego, żeby móc realizować swoje pasje. Rower to był taki składak spawany. Podwiecznie się łamał, bo jeździliśmy w 5 osób czasem na rowerze naraz, równocześnie, więc to były takie fajne też czasy, gdzie no, dzieciaki spędzały po prostu czas od rana do wieczoru po prostu na zewnątrz. Narty były drewniane. Takie pierwsze narty, na których mogłem jeździć, zamieniłem za jakiś inny sprzęt. Był drewniany sprzęt do skoków narciarskich praktycznie, który był piłą taką do drewna przycięte, żeby ta długość była bardziej dla mnie przyjazna i to tak właśnie wyglądało. W ogóle aktywność taka sportowa, czy w ogóle kultura fizyczna no, na wsi raczej nie była codziennością, więc generalnie w momencie, kiedy nie wiem, ludzie dostrzegali osobę, która biega po prostu i uprawia jakiś sport, no, raczej zakładali, że nie rozumieli tego, bo twierdzili, że po co jakby się męczyć, skoro jakby nic z tego nie ma. To nie jest jakby pójście do pracy, że nie wiem, trzeba coś zrobić fizycznie i za to dostaje się nagroda. W zasadzie nie wiem, jak zacząłem biegać nocą i miałem jakąś czołówkę, to ludzie w ogóle już nie wiem, wydawało mi się, że jestem jakimś złodziejem chyba, bo po co nocą biegać? Fizycznie nie było czasu podczas dnia. Jakby ludzie nie rozumieli tego, że ten sport może być po prostu przyjemnością i robi się to dla przyjemności. I teraz pozytywny mechanizm zadziałał i fizycznie wyjeżdżając na wieś obserwuję, że ludzie po prostu ruszają się dla siebie, że na rowerze biegają, chodzą z kijkami i od 20 lat bardzo, bardzo się zmieniło. Z tym projektem K2 to na wielu płaszczyznach były różne jakby wyzwania. Największym to było to, żeby się zdecydować w ogóle na to, bo to nie było tak, że ja od wielu lat, nie wiem, twierdziłem, że chcę tam pojechać za wszelką cenę i to zrobić. Nie zakładałem, że ja będę tą osobą i że w ogóle będę chciał spróbować. Dopiero po jakimś czasie do tego dojrzałem i jakby taki moment decyzji, jakby dobra, robię to, chcę spróbować, no był taki dla mnie też ważny. Później no dużo pracy w tym procesie przygotowywania drogi, bo tam no, bardzo duża ściana, prawie 4000 metrów. Szukanie jakichś rozwiązań, jakby by minimalizować ryzyko, jakby seraki lodowe, takie fragmenty, po których nigdy wcześniej nikt się nie poruszał i które musieliśmy przeczytać, odpowiedzieć sobie na wszystkie pytania, które gdzieś tam były związane z tym podjęciem się tego wyzwania i to dużo kosztowało zdrowia i energii. No, pierwsza wyprawa, która się nie udała, czy nie udała fizycznie, no, po prostu ryzyko było zbyt duże. Taki moment wycofania się na pewno był trudny, więc jakby ta konsekwencja w tym wszystkim była i utrzymanie motywacji chyba najtrudniejsza. Gdzieś dostrzeganie tej przyrody, dzikiej przyrody, dzikich zwierząt gdzieś, spotkania z tymi dzikimi zwierzętami w górach i nie wiem, no często spotykałem niedźwiedzie, nawet spotkałem rysia. W tym roku widziałem ślady śnieżnej pantery, po prostu przemierzaliśmy podczas trekkingu do bazy jakieś 80 km po lodowcu i fizycznie ta śnieżna pantera przed nami widocznie gdzieś tam tym szlakiem przechodziła, więc to było ciekawe. Marzyłem o tym, żeby zostać ratownikiem Topru. Mój starszy brat, no już jestem ratownikiem wiele, wiele lat. Jak byłem dzieciakiem, to on już gdzieś w te struktury organizacji wstąpił. Więc często przyjeżdżając do Zakopanego, dyżurowałem z nim, wychodziłem na jakieś akcje ratunkowe, które no, były relatywnie łatwe, bo ktoś się zgubił albo nie mógł dotrzeć do schroniska. Więc
to zawsze o tym gdzieś tam myślałem i no, cieszę się, że gdzieś tam w pewnym momencie udało mi się przystąpić do tej organizacji. I to na pewno jest jakaś taka pasja i fajnie jest, nie wiem, raz posiadać takie kompetencje, które pozwalają, nie wiem, pomagać właśnie ludziom. To mi się też przydaje podczas mojej działalności, bo fizycznie no, potrafię jakby sobie dobrze radzić w jakichś trudnych sytuacjach i potrafię działać jakby od razu. Nie muszę się zastanawiać, jak pewne rzeczy zrobić, tylko po prostu to są już jakieś takie mechanizmy, które się wytworzyły. Na pewno współpraca z totalizatorem sportowym no, bardzo mi pomaga w mojej działalności. Mogę bardziej profesjonalnie przygotowywać się do swoich wypraw oraz po prostu fizycznie organizować. I ta moja działalność nie jest tak po prostu popularna, nie jest to piłka nożna, więc każde takie wsparcie jest ważne. Wszyscy kojarzą rower jakby z wysiłkiem fizycznym i wytrzymałością, a tak naprawdę taki rower enduro to jest jakby bardzo zjeżdżanie po ścieżkach, po takim trudnym terenie. To jest taka aktywność, która bardzo przypomina w ogóle jazdę na nartach. To jest rower do jazdy takiej enduro. Tutaj przede wszystkim mamy nisko siodełko do zjazdu, bo oczywiście musimy się otylić do tyłu, więc fizycznie to siodełko musi być bardzo nisko. Mamy taki mechanizm, który pozwala nam właśnie na podjazd podnieść tą sztycę i fizycznie możemy podjeżdżać jak na normalnym rowerze, a na zjazd po prostu ją obniżamy. Mamy amortyzatory z przodu, z tyłu. Taki rower jak do MTB, tylko bardziej po prostu rozwinięty, jest bardziej przygotowany pod jazdę. No i jeżdżę gdzieś po tych ścieżkach, które gdzieś tutaj są dostępne. Ja mieszkając w Zakopanem, no często tutaj przyjeżdżam. U nas niestety tej infrastruktury nie ma. Życie jest pełne wielkich chwil. Mogą się rodzić z czegoś małego, być jednym gestem, porywać miliony. Są ciszą, skupieniem i łzami szczęścia. Są czymś, na co totalizator sportowy z dumą ma wpływ. Już od 65 lat przeżywamy wielkie chwile razem z totalizatorem sportowym, największym mecenasem sportu i kultury w Polsce.